Czy wiesz, w jaki sposób ustawić głośność nagrania, głośność podcastu? Niektórzy słuchacze żalą się, że nasze podcasty są albo za ciche, albo za głośne. W jaki sposób można sprawdzić, czy głośność nagrania jest odpowiednia? Cześć, jestem Krystian i witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Chciałem pokazać Ci dzisiaj bezpłatne narzędzie. Narzędzie, które tak naprawdę robi tylko i wyłącznie jedną rzecz. Pokazuje nam głośność naszego nagrania, ale pokazuje tą głośność z kilkoma bardzo ważnymi elementami. Jest to bezpłatny program Orban Loudness Meter program, który możemy ściągnąć z, ze strony producenta całkowicie za darmo, korzystać z niego całkowicie za darmo. I zdecydowanie jest to program, który warto przynajmniej raz na jakiś czas włączyć, żeby sprawdzić, czy głośność naszych nagrań jest prawidłowa. Czy nasze nagrania są tak głośne, jak inne podcasty, czy nie są przypadkiem trochę za ciche, czy nie są trochę za głośne, i czy głos nasz i naszego rozmówcy, czy są na takim samym poziomie? Zobaczmy, w jaki sposób działa Orban Loudness Meter. Orban nie jest może narzędziem, które byłoby nam niezbędne do publikowania naszego podcastu, natomiast niewątpliwie jest narzędziem, które może się w niektórych momentach przydać. Przede wszystkim musimy pobrać program. On jest całkowicie darmowy, to strona Orban.com ukośnik Meter. Z takiego adresu ściągamy program. Nie musimy się rejestrować, nie musimy podawać żadnych swoich danych. Wystarczy, że po prostu pobierzemy program, zainstalujemy go i on działa. Po instalacji programu przechodzimy do drugiej zakładki analizis i otwieramy plik. MP3 Wave, jakikolwiek inny plik audio, który chcemy przeanalizować. W zależności od tego, jak duży jest to plik i jak mocny mamy komputer, to może kilkanaście sekund czy też nawet kilka minut potrwać, zanim cały plik się wczyta. I po wczytaniu tego pliku mamy kilka informacji na jego temat. Tutaj mamy przede wszystkim informacje o tym, że jest to plik stereo, jest lewy kanał, jest prawy, prawy kanał. Ten waveform tak zwany jest podzielony na dwie części, czyli mamy osobne dwa kanały. Pod tym mamy dodatkowo małą tabelkę, w której jest kilka istotnych informacji. I przyjrzyjmy się może najpierw właśnie tej tabelce. Pierwsza wartość, minus 20,1 LKFS, jest to po prostu średnia głośność całego nagrania, czyli całe nagranie ma średnią minus 20 decybeli. Minus 20 decybeli to, jak to na nagranie stereo na podcast jest odrobinę za cicho. Jeżeli chodzi o podcasty, to sugerowane wartości to jest minus 16 dla nagrań stereo, bo minus 19 dla nagrań mono. Więc ten plik, ponieważ to jest stereo, powinien być troszkę głośniejszy. Te 4 dB. Więcej. 4 dB nie jest to jakaś wielka różnica. Nie jest to różnica, która mogłaby nagle spowodować, że nie wiem nasi słuchacze zaczną odchodzić i przestaną nas słuchać. Nie w żadnym wypadku to, to tak nie działa. Natomiast 4 dB może być zauważalną różnicą, jeżeli na przykład w jakimś głośnym miejscu na ulicy, w tramwaju, w samochodzie słuchamy kilku różnych odcinków i jeden jest o te 4 dB niższy. To w tym momencie nasz słuchacz może zauważyć różnicę, że to nagranie jest cichsze. No więc minus 16 dB dla nagrań stereo, minus 19 dla nagrań mono. Takie są optymalne wartości i do tego powinniśmy dążyć. Druga wartość jest to zakres dynamiki, czyli różnica między najgłośniejszym i najcichszym miejscem w naszym nagraniu. I tutaj nie ma jakichś konkretnych wytycznych, ile ta wartość powinna wynosić. Oczywiście musi być jakaś różnica. To nie może być zero, bo w tym momencie to by oznaczało, że Wywaliliśmy z naszego utworu całkowicie jakąkolwiek dynamikę, i niestety, ale w ten sposób to się za bardzo tego nie da słuchać. Musi być tutaj przynajmniej te 5-6 decybeli różnicy, bo to oznacza, że nasz podcast żyje, że w naszej audycji coś się dzieje, że niektóre słowa są głośniejsze, niektóre słowa są cichsze. Czasami, gdy się zastanawiamy nad czymś, to jest w ogóle dłuższa przerwa. Niektóre słowa wypowiadamy ciszej, niektóre okrzyki, chociażby tak czy śmiech, wiadomo, że będą głośniejsze. Musi tutaj być przynajmniej te kilka decybeli różnicy. Nie ma, jak powiedziałem, jakichś konkretnych wytycznych, jaka to ma być wartość, natomiast kilka decybeli różnicy jest jak najbardziej tutaj prawidłową wartością. Kolejna trzecia rzecz, trzecia i czwarta, one są ze sobą bardzo mocno powiązane, związane są z głośnością. Przy tej górnej granicy przyjęło się, że 0 dB to jest maksymalna głośność nagrania, maksymalna wartość, jaką może przyjąć nagranie, bez żadnych zniekształceń, czyli bez żadnych takich sztucznych, dziwnych dźwięków, które mogą psuć po prostu nagranie. Może, może być przez nie nagranie źle odbierane. W momencie, jeżeli czasami się zdarzy, że nagrywamy coś za głośno, tak? że na przykład jesteśmy zbyt blisko mikrofonu, czy też może głośność jest ustawiona zbyt wysoko, zdarza się, że nagle pojawiają się jakieś bardzo głośne dźwięki i słyszymy wtedy w słuchawkach, że ten dźwięk jest zniekształcony. I właśnie to są te momenty, kiedy ten dźwięk wychodzi poza granicę 0 dB. 0 to jest maksymalna głośność nagrania, jaka. Nie powoduje zniekształceń tego nagrania, nie powoduje zniekształceń dźwięku. Trzecia wartość tutaj w tej tabelce to jest najgłośniejszy moment. Najgłośniejszy moment w tym nagraniu będzie prawdopodobnie tutaj chyba ten element. Będzie chyba to miejsce. Najgłośniejszy moment w tym nagraniu ma w tej chwili około minus 4 dB. Ważne jest, żeby jeżeli jest to możliwe, oczywiście żeby nie przekraczał 0. Minus 4 jest wartością jak najbardziej ok. I ostatnia wartość, ile takich elementów, takich pików tak zwanych, czyli tych szczytów tutaj, które można zobaczyć na przykład tu, tu, wszystkie te elementy takie, które tak mocno wychodzą poza, poza tą średnią, taką tej część skali, ile z tych elementów wykracza poza 0 dB? Jeżeli są jakieś. Mogą one powodować właśnie zniekształcenia dźwięku. Mogą. To nie znaczy, że jeżeli coś wychodzi powyżej 0, to od razu jest pik do wyrzucenia. Nie to też nie tak działa. Natomiast może się zdarzyć, że jeżeli tutaj tych szczytów powyżej 0 dB będzie zbyt dużo, to niektóre fragmenty naszego nagrania mogą mieć jakieś uszkodzenia, jakieś przestelowania, jakieś takie dziwne elementy, których byśmy nie chcieli. W tym przypadku akurat nie ma żadnego, jest to bardzo dobra zero, jest w tym momencie jak najbardziej bardzo dobrą wartością. Zobaczmy jeszcze wyżej. Wyżej mamy tak zwany waveform, jak wspomniałem, widać z niego, że jest to pikstero. Mamy na górze lewy kanał, pod spodem mamy prawy kanał i co możemy tutaj z tego odczytać? I teraz tak, nawet nie znając tego nagrania, nawet nie wiedząc, co dokładnie tam jest, można się domyśleć, że tutaj prawdopodobnie jest jakaś muzyka. Tutaj gospodarz podcastu coś mówi i potem są schody. Jest raz głośniej, raz ciszej. Można, możemy się domyślać, że to, co jest głośniej, to, co jest wyżej, to mówi jedna osoba, a to, co jest ciszej, to mówi druga osoba i na końcu znowu jest głośniej jakiś dłuższy fragment, czyli prawdopodobnie jest to po prostu jakieś outro, jakieś zakończenie naszego podcastu. O czym nam to mówi? Co możemy z tym nagraniem zrobić? Jeżeli jedna osoba mówi głośniej, druga osoba mówi ciszej, musimy sprawdzić, czy dałoby się zmienić głośność na jednej ze ścieżek, na, na tej ścieżce, gdzie mamy naszego rozmówcę. Ponieważ tutaj zaczyna się głośniej, dopiero potem jest ciszej, wnioskuję, że gospodarz podcastu na początku mówi, przedstawia swojego gościa i potem ten gość jest odrobinę ciszej. Nie jest to może jakaś drastyczna różnica, Natomiast no jeżeli chcemy zadbać o to, żeby wszystko było na w miarę możliwe najlepszym poziomie głośności, no to dobrze byłoby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie naszego rozmówcę troszkę podgłośnić. Tak, żeby ta część tutaj, gdzie mówi nasz rozmówca, była w miarę możliwości najbardziej zbliżona do tej części, gdzie mówi gospodarz podcastu i gdzie jest muzyka na początku i na zakończeniu podcastu. W momencie, jeżeli wyrównamy głośność obu tych osób, to oczywiście wzrośnie również i średnia głośność całego nagrania, i być może akurat dojdziemy do tych sugerowanych minus 16 dB, i nic więcej nie trzeba będzie tutaj zmieniać. Podsumowując, w tabelce na dole mamy kilka informacji o głośności nagrania. Pierwsza wartość jest to średnia głośność całego podcastu, całego pliku. Druga wartość jest to zakres dynamiki pomiędzy najciekszymi najgłośniejszymi elementami, i tutaj kilka decybeli zdecydowanie powinno być. Nie powinniśmy tutaj doprowadzać do, do pojawiania się takich bardzo małych wartości, 2-3 decybele, czy też jeszcze mniej. To już moim zdaniem może brzmieć nienaturalnie. 5, 6, 7 decybeli, jak najbardziej, będzie tutaj wartością odpowiednią. Trzecia pozycja, najwyższy szczyt, czyli najwyższy taki element naszego nagrania, na jakiej jest głośności, jeżeli jest to wartość ujemna albo 0, to jest to jak najbardziej w porządku. I czwarta pozycja mówi nam o tym, ile elementów w naszym nagraniu wykracza poza 0 dB, czyli może spowodować różnego rodzaju zniekształcenia dźwięku. No i oczywiście tutaj z waveforma, pomijając już w tej chwili te niebieskie paski, bo to już, to już pominimy, to nas w tej chwili tak bardzo nie interesuje, z samego waveforma możemy wyczytać, że prawdopodobnie jedna z osób tutaj w tym nagraniu mówi odrobinę za cicho, musielibyśmy troszkę popracować nad głośnością. Oczywiście w programie Orban nie możemy tego zmienić, to jest program służący tylko i wyłącznie do analizy nagrań, Musielibyśmy zmienić to w swoim edytorze audio, tam gdzie przygotowujemy podcast. I końcowe nagranie dodać jeszcze raz i po prostu jeszcze raz przeanalizować. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam Cię serdecznie do, do subskrybowania kanału na YouTube i do regularnego odwiedzenia strony Jak Zrobić Podcast. Co tydzień staram się publikować nowy film, którym rozwiązuje nowy problem, problem z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Raz idź, nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.